Siema ludzie, z tej strony Rivlo i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj taki w sumie film trochę luźniejszy, bo nie mam za dużo ujęć porobione, ale chodzi o Dni Twierdzy Poznań. W sumie oficjalne przywitanie mam już nagrane, więc zapraszam. Siema ludzie, z tej strony Urbex Military Hunters. Boję się używać tego przywitania, bo ostatnie filmy urbexowe wywołały trochę kontrowersji, ale wiadomo, że jak robisz kontrowersje, to trzeba liczyć się z komentarzami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, więc na razie nie będę na to odpowiadał, bo mi się nie chce. W każdym razie jest ze mną Monshi i on sprawdza luzy w specu. Wyczuł luzy, ale już je naprawiamy. W każdym razie wiecie, co dzisiaj jest za dzień? Tak, dzisiaj jest ten dzień, na który czekaliśmy od dawna, ponieważ ten weekend są Dni Twierdzy Poznań i za niedługo będziemy lecieć na jakiś fort, jeszcze nie wiemy jaki, bo nie wszystkie forty uczestniczą w tej tegorocznej akcji, ale na jakiś się wybierzemy, albo na główny, albo na pośredni. To będzie dzisiaj jest sobota, jutro w niedzielę, w ostatni weekend wakacji, i planujemy zwiedzić co najmniej jeden główny i co najmniej jeden pośredni. I z tego też wam trochę ponagrywam. Prawdopodobnie będą poradzenia z przewodnikiem, więc żeby tutaj zachować bezpieczeństwo danych osobowych oraz także innych zwiedzających, nie będę za dużo nagrywał, ale jakieś stawki dla was przygotuję, bo sam nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy będą bilety, czy nie będą. W zeszłym roku na niektórych były, niektórych nie. W każdym razie trzeba się przygotować na zwiedzanie z przewodnikiem. Luzy na hamulcach. Dzisiaj trochę mniej rowerowania, ale też będziemy jeździć na rowerach, bo będziemy dojeżdżać na forty rowerkami, bo tak chyba najlepiej. W ogóle na ostatniej wyprawie na forty miałem ten sam outfit. A, bo wy nie wiecie o tej wyprawie, Jezu. Ej, mocny, my jeszcze nie zmontowaliśmy vloga z tamtej wyprawy. O kurde, nie ma wszystkich nagrań. Przed wakacjami, tak z 3-4 miesiące temu zrobiliśmy wyprawę na forty, przejechaliśmy połowę poznańskiego szlaku fortecznego. Połowę Twierdzy Poznań zwiedziliśmy, ale jeszcze nie ma vloga z tego. Tak. Zaczęliśmy na pierwszym, skończyliśmy na piątym. I zajęło nam to cały dzień, była to w sumie jedna z moich... Ale to dlatego, że Poznań to jest gówno, a nie miasto, i są wszędzie remonty i nie mogliśmy przejechać na drugą stronę drogi. Można powiedzieć, że 2 godziny nadrobiliśmy na objazdach. Jeszcze ten vlog nie powstał, bo nie mamy wszystkich nagrań, ale może kiedyś będzie. Spakowałem do plecaka kamerę, ale nią raczej nie będziemy nagrywać, może jakieś zdjęcia porobię. I od razu zaznaczam, że nie jest to film techniczny. Jeśli chodzi o budowę fortu czy różnych rzeczy, możemy się mylić. Wiadomo, mamy zajawę, ale specjalistami nie jesteśmy. Jeszcze raz apeluję, żeby do naszych filmów podchodzić z dystansem. A nie jakieś kurde sapy mieć, że źle się coś nazwało, gdzie się powiedziało, że nie jestem pewny tego, albo Gruby też tak mówił. No tak jak mówię, my nie jesteśmy na 100% pewni, nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. Znamy się na rowerach, znamy się na elektronice. No nie można się znać na wszystkim, nie? W każdym razie wszystko jest do nadrobienia. Myślę, że od panów przewodników dużo się ciekawych rzeczy dzisiaj dowiemy. Na pewno też wlecą jakieś relacje na Instagrama, podłoga, Rivlak podłoga. Jedziemy. Znajdujemy się, zobaczcie, tu jest Fort 7. Udało nam się dojechać. Tam Monshi nagrywa swój odcinek, on pewnie wyleci później, ale też zapraszam do niego. O, tutaj żeby nie było, mamy Fort 7. Dotarliśmy, ogólnie sprawa to jest poważna i trzeba do tego podejść z szacunkiem. Tak, Fort Colomb, dobrze powiedziałem na urbexie Bruneka. Colomb to jest 7. Obiekt prawnie chroniony. Spójrzcie, wiadomo, prostkie fortyfikacje. Jazdy pojazdami. Jazdy rowerami po stromych skarpach. Eksploracja fortu jest zabraniana. Wiadomo, jeśli wyraźnie pisze, to się nie robi urbexów. O, dzień dobry, witamy widzowie Monshiego. No. Nie można nic niszczyć, uszkadzać, zanieczyszczać lub zaśmiecać. No wiadomo. No jednak pojawił się jeden malutki problem. Na forcie 7 nie pozwolono nam nagrywać. To znaczy nagrywki jakieś mamy. Szymon prywatnie do siebie ponagrywał, bo można. Aczkolwiek żeby to upublicznić tutaj chociażby na kanał, to trzeba by było otrzymać w sumie jakiejś zgody. Tutaj właśnie za bardzo tego publikować nie można. Więc niestety tutaj fortu wam nie mogę pokazać. Nie mogę wam pokazać także zdjęć tutaj z internetu, bo również to by było złamanie prawa autorskiego. Więc jeśli kogoś to interesuje, to po prostu zapraszam do wyszukania sobie frazy Fort 7 w wyszukiwarce. Tutaj właśnie macie bilet. Zobaczcie, tutaj jakiś pan na rowerze się przypiął, a my obok niego. Zostawiamy rowery i lecimy na fort. Typowa budowa fortu głównego. Tutaj mamy trochę informacji, możecie sobie zapauzować i przeczytać.
Oczywiście zapraszam na Wikipedię. Są bilety ile? 3 złote. Ulgowy 3 złote, no to za chwilę zakupimy bilety i przejdziemy dalej. Dobrze, spędziliśmy tam może z jakieś, nie wiem, o której tu byliśmy? No nie wiem, ale no z półtorej godziny. Półtorej godziny, może dwie tutaj spędziliśmy. Mamy tutaj bilet wstępu ulgowy. Kosztował 3 złote ulgowy, a normalny chyba 6, więc nie ma tragedii, ogólnie fajnie. Wziąłem bilet, żeby nie było. I posiedzieliśmy tam 2 godziny. W sumie to poszliśmy trochę bez przewodnika, sobie samemu pochodzić, bo my forty w miarę ogarniamy. Na przykład ludzie tam przechodzili, to nawet zaczęli nas słuchać, bo oni mówią coś tam, ale tu fajny tunel, a my tam zaczynamy wymieniać poterna i tak dalej, i tak dalej. Podyskutowaliśmy trochę też z jednym panem tutaj właśnie od fortów, udało nam się pogadać. O, tutaj jest taka właśnie karteczka z Twierdzy Poznań. W każdym razie byliśmy tutaj, bardzo fajnie nam się udało pochodzić sobie samemu, też bez przewodnika. Fajne rzeczy można było sobie pooglądać. Lewa część fortu jest prawie w pełni udostępniona, prawa jest w remoncie, lecz w październiku wszystko będzie udostępnione, też będzie główna kaponiera i wszystko pokazane. Tutaj dostaliśmy zaproszenie właśnie od pana i też zamierzamy wbijać, więc pod koniec roku być może też film jakiś będzie, w tym październiku czy tam kiedyś wszystko będzie otwarte, normalnie można zwiedzać, z racji też, że tu dużo ludzi umarło, były wiadomo obóz, komory gazowe i tak dalej, to trzeba podchodzić tutaj z dużym szacunkiem, cisza bez jakiegoś pajacowania, nie wiadomo jakiego nagrywania, też tutaj właśnie no trzeba po prostu podejść do tego ze sporym szacunkiem i chciałbym wam pokazać zdjęcia z wewnątrz, ale tutaj z panami gadaliśmy, że nagrywanie jest nagle bardziej możliwe, ale na upublicznianie trzeba byłoby mieć dodatkowe zgody, ale uwierzcie mi, że było bardzo fajnie, Ford jest jednym z najlepiej zachowanych w Poznaniu, bo reszta jak wiadomo to mocno wszystko niszczeje, w każdym razie polecam, więc niestety ani jednego zdjęcia nie mogę wam pokazać. Więc musicie uwierzyć mi na słowo. Lecimy na następny Ford. I myślę, że to wystarczająco tutaj omówiłem. Następnego dnia wybraliśmy się na Ford pierwszy A. Było to z inicjatywy Monsiego, bo chciał on zobaczyć, jak wygląda Ford pośredni w środku w praktyce. Widzowie, oto ciąg dalszy dni twierdzy. Jesteśmy na Forcie 1A. Pogadałem tutaj sobie z ludźmi od Fortów i jestem bardzo zadowolony. W sumie to poopowiadam wam później, bo tutaj jest naprawdę dużo ludzi i nie będę się teraz dar bez sensu, ale podobało mi się, jest fajnie, polecam. Wkręciliśmy się tutaj trochę i na pewno filmów z Fortów będzie więcej. I pojechaliśmy tam z Popejem jeszcze i z Anale. Anal się za bardzo tymi fortyfikacjami nie interesuje, ale wzięliśmy go, żeby się przejechał. No i zaczęliśmy zwiedzanie z przewodnikiem, tam paru ludzi nas rozpoznał, więc też bardzo miło, fajnie, że ktoś nas kojarzy z tego YouTube'a. I bardzo ogólnie miła atmosfera, z ludźmi tam pogadaliśmy i ogólnie bardzo fajnie, bardzo mi się Ford 1A podoba. O, zobaczcie, coś takiego. Podziękowania za udział w obchodach 9 dni twierdzy Poznań. To jest właśnie z Fortu tutaj pierwszego A. Naprawdę bardzo mili ludzie, się tutaj z nimi dogadaliśmy i myślę, że na kanale Fortów będzie więcej. Nasza tutaj zajawa ma bardzo świetlaną przyszłość, będzie ciekawie. Też właśnie tutaj na dniach twierdzy Poznań trochę ciekawych rzeczy się dowiedziałem, bo ile forty główne nie stanowią dla mnie jakiejś zbyt dużej tajemnicy, tutaj chociażby nasz Brunek, czy ogólnie w tym siedzę trochę dłużej, to z Fischenwerki, tutaj właśnie dzieła forty pośrednie. Nie znałem ich aż tak dobrze, okazuje się, że to nie jest fort główny w pomniejszeniu, bo tak by mogło się wydawać, tylko jest to trochę zupełnie inna budowla i mimo wszystko warto trochę przewodnika posłuchać, mimo że większość rzeczy się wie bądź kojarzy. Właśnie wszędzie pochodziliśmy, pogadaliśmy z ludźmi, naprawdę bardzo fajnie, pozdrawiam ludzi z fortu pierwszego A i tak jak mówiłem, nasza tutaj zajawa się mocno rozwinęła i myślę, że będzie tego więcej, tak wspominałem. Ale też nie chcę, żeby ten kanał stał się typowo urbexowy, jak wiadomo ja tutaj jestem wszechstronny i wy pewnie widzicie też na tym kanale, że co chwilę łapię jakieś nowe zajawy, nowe zainteresowania i chciałbym wam wszystkiego tutaj przedstawić po trochu. Więc Fortu pierwszego A też za dużo ujęć nie mam, chociaż nie, mam jednak ujęcia. Od z tego nie było w sumie vloga, bo tego nie dokończyliśmy, ale z chłopakami, kiedy jeszcze było zimno, kiedy miałem Dartmura, chcieliśmy sobie zrobić wyprawę po twierdzy Poznań, po prostu objechać każdy fort. I kilka właśnie ujęć z Fortu pierwszego A miałem. I pierwszy A jakoś mnie tak urzekł, coś takiego w sobie ma fajnego. I tym razem również to zauważyłem, pierwszy A się troszeczkę tutaj wyróżnia. I w sumie to
co mogę jeszcze powiedzieć tak na koniec? Tutaj też za dużo nie ponagrywałem, więc za dużo wam nie wstawię. Ale takie ogólne moje wrażenie z Nit Wieży Poznań to bardzo mi się podobało, bardzo fajnie. Trochę tutaj wiedzę powiększyłem i też właśnie zajawa jest jeszcze większa niż wcześniej. Byliśmy właśnie na 7, na pierwszym A. Wybraliśmy się także na 6, ale okazało się, że przyjechaliśmy trochę za późno. Strasznie pada, jesteśmy strasznie daleko, ale przyjechaliśmy na Fort 6. Otóż okazało się, że już koniec. Ale jeszcze jakoś wbijemy, jak będzie okazja, nie Popej? Tak, tak. Zmokliśmy i w ogóle, no ale fajnie, chociaż pierwsze A się udało. Rzeczywiście, mi się wydawało, że w ciągu dnia dużo czasu, ale żeby tak jeździć, to rzeczywiście by trzeba było mieć samochód. Ale zasadniczo mi się bardzo podoba. Ale w ciągu roku forty też są otwarte i tutaj właśnie będziemy się z ludźmi kontaktować. Niemal każdy fort ma podane godziny zwiedzania. Na forcie 9 jest to sytuacja troszeczkę inna, bo on jeszcze otwarty nie jest. Ale wiecie, wszystko jest do dogadania. Więc jeśli kogoś zainteresował temat, to zapraszam właśnie do Twierdzy Poznań. W ciągu roku także jest otwarta, w sumie to wam polecam. Nie musicie wcale mieć jakiegoś super pojęcia o fortach. Tutaj przewodnicy wszystko na spokojnie wytłumaczą. A tak mówię, zachęcam gorąco, jeśli kogoś zainteresował temat, to zapraszam do czytania różnych stron Wikipedii. Tak naprawdę spora część wiedzy dostępna jest w internecie. W tych czasach wiele ciekawych rzeczy możecie się dowiedzieć na własną rękę, po prostu wyszukując w telefonie. I do tego was serio zachęcam, warto czytać. Ja tutaj większość właśnie wiedzy zdobyłem przez internet. No i różne forty tutaj właśnie w ciągu roku są udostępnione do zwiedzania, więc też zapraszam. Tam dzieci, tam całe rodziny przyjeżdżały, dzieci, więc też zawsze jakaś fajna opcja. Na pewno tych filmów tutaj z Twierdzy będzie dużo więcej, więc subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, żeby być na bieżąco. Zostawcie także dzwoneczek, żeby nie ominęły was nowe filmy. A tak wspominałem, kanał nie stanie się typowo forteczny, tylko będzie wszechstronny, tak jak zwykle. Jednak dodatkowe zainteresowanie tutaj zawsze warto mieć. Bardzo się cieszę z tego powodu. Pozdrawiam wszystkich ludzi z fortów, a w szczególności z fortu 1A, ale także z naszego fortu 9. Naprawdę tutaj kawał dobrej roboty cała Twierdza Poznań zrobiła, naprawdę bardzo fajne wydarzenie. Jest super, jest spoko. Dziękuję wam widzowie za oglądanie, jeszcze raz was serdecznie zapraszam tutaj na Twierdzę Poznań. Ale jeśli nie jesteście z Poznania, to inne miasta także mają różne twierdze. Więc warto tutaj poszukać, czy jakieś ciekawe zabytki nie są przypadkiem w twoim mieście. Wiem, że raczej młodych ludzi historia nie interesuje, ale to jest tak, że musisz po prostu trafić na swój typ, na swój gatunek. Powiem wam z autopsji, że najbardziej interesująca jest historia lokalna. Czyli tutaj mój Poznań, skąd się wzięło to. A jeśli miałbym się uczyć o czymś na drugim końcu świata, no to trochę średnio mnie to interesuje. Chociaż wiecie, zawsze warto mieć wiedzę. Więc zachęcam jeszcze raz przede wszystkim młodych ludzi, żebyście się w to spróbowali chociaż wkręcić. Bo jest spoko. Dobrze, a więc bez zbędnego gadania, mam nadzieję, że tutaj to co miałem powiedzieć wszystko powiedziałem. No i zapraszam was na poprzednie kolejne odcinki. Trzymajcie się, siema.